Rolnik szuka żony. Za nami świąteczny odcinek. Małgosia wspomniała o kolejnym dziecku. Manowska, macie coś do powiedzenia? Drugi dzień świąt obejrzeliśmy specjalny odcinek programu Rolnik szuka żony. Marta Manowska odwiedziła tych, którzy spotkali na planie miłość. Co słychać u uczestników? Kilka tygodni temu zakończyła się 8. edycja programu Rolnik szuka żony. Tym razem miłość przed kamerami znalazł Kamil, który w ostatnim wyemitowanym odcinku oświadczył się jej, oraz Krzysztof, który jest już po ślubie z Bogusią. Stanisław spotkał wymarzoną kobietę po zakończeniu nagrań, a Kamila i Elżbieta, raczej, są wolne. W świątecznym wydaniu programu Marta Manowska odwiedziła tych, którym udało się dzięki produkcji stworzyć związek. Rolnik szuka żony. Marta Manowska odwiedziła uczestników w świątecznym odcinku. Prowadząca udała się do uczestników ostatniej edycji. Kasia i Kamil, którzy już zamieszkali na jego gospodarstwie, spędzili pierwsze wspólne święta i przygotowują się do ślubu. Mogliśmy także poznać kulisy wesela Bogusi i Krzysztofa, którzy pobrali się pod koniec listopada. Marta Manowska odwiedziła także Pawła i Martę, którzy poznali się w 7. edycji. Ci w ostatnim roku zaręczyli się, kupili dom i skończyli go remontować, by już w nim spędzić pierwszą wspólną wigilię. Pierwszy raz mogę się zachowywać naturalnie. Wszystko sobie mówimy, mamy plany na powiększenie rodziny, mówił szczęśliwy Paweł. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Jak do tej pory nie mieliśmy sytuacji, żeby coś między nami przestało działać, dodał. Już niedługo odbędzie się niewielki ślub tylko dla najbliższych, później będą starać się o dziecko. Mogliśmy także dowiedzieć się, co słychać u Małgosi i Pawła, którzy, choć poznali się w 4. edycji, do tej pory budzą zainteresowanie panów programu. Małżonkowie doczekali się dwójki dzieci, mają syna Rysia i córkę Blankę. Córka wniosła w nasze życie iskrę. Wzmocniła naszą rodzinę, mówił Paweł. Rysio jest do mnie bardziej podobny, Blanka do męża. Ale pod względem charakterów jest na odwrót, dodała Małgosia. Manowska jeszcze nie widziała dziewczynki, dlatego był to dość wzruszający moment. Jednak ta wypowiedź rolniczki zaskoczyła prowadzącą. Przybyło kolejne dzieciątko, jak co roku, prawda? Mówiła. A macie coś do powiedzenia? Zwróciła się do nich zaskoczona. Nie odpowiedzieli na to pytanie, śmiali się jedynie, że chcą wyjść już z pieluch. Jednak już wiedzą, że w ciągu kilku najbliższych lat ich rodzina się jeszcze powiększy. Dowiedzieliśmy się także, jak mija życiu Agnieszce i Robertowi, którzy zakochali się w sobie na planie drugiego sezonu i w połowie lipca powitali drugiego syna, Adama. Nasze 6-letnie małżeństwo pokazało mi, że Robert jest takim człowiekiem, za jakiego go miałam, zachwycała się uczestniczka. Okazuje się, że starszy syn małżonków, Tomek, cieszy się, że ma brata. Robert jest wspaniałym tatą. Czasami opadają nam ręce, siłę. Kiedy mam kryzys, sytuację przejmuje mąż. Jest cudownym człowiekiem, mówiła Agnieszka. Do udziału w świątecznym odcinku zaproszono też Syberynę z 6. edycji, który znalazł miłość po programie. Do tej pory tworzy szczęśliwy związek z Magdą. Spotkaliśmy się w sklepie. Umówiliśmy się na kawę, mówił rolnik. Mieli kryzysy, rozchodzili się i schodzili. Udało im się dotrzeć i aktualnie zakochani planują ślub. Odbędzie się w przyszłym roku na wiosnę.